Rosja ćwiczy rezerwistów. Ukraiński wywiad zaniepokojony, kontrolowane przez Rosję siły w Donbasie, zwiększają gotowość bojową. Dowództwo Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej zwiększa gotowość bojową rosyjskich wojsk okupacyjnych na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu Donieckiego i Ługańskiego, napisał w komunikacie główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Jak dodano, w poniedziałek rozpoczęły się tam duże ćwiczenia dowódczo-sztabowe z udziałem rezerwy, jednostek, struktur siłowych i administracji. Według ukraińskiego wywiadu kontrolę nad ćwiczeniami sprawuje Rosja. Jednocześnie zaobserwowano aktywizację rosyjskich propagandowych mediów. By przygotować kolejne nieprawdziwe materiały, dyskredytujące ukraińskie siły, czytamy w komunikacie. W poniedziałek szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba oświadczył, że Rosja zwiększyła intensywność dezinformacji, m.in. bezpodstawnie oskarżając Ukrainę o rzekome przygotowania do wojskowego ataku w Donbasie. Zapewnił, że Ukraina nie planuje ofensywnej operacji wojskowej na wschodzie kraju. Rosja, Ukraina ma agresywne pomysły wcześniej tego dnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, Ukraina ma agresywne pomysły. W odniesieniu do terenów Donbasu. We wtorek Pieskowo oznajmił zaś, że zdaniem Rosji i Ukraina przygotowuje się do siłowego rozwiązania problemu separatystycznych tak tzw. Republik Ludowych w Donbasie. Według Naczelnika Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Bryła Budanowa, Rosja zgromadziła ponad 92 tysięcy żołnierzy przy ukraińskich granicach i przygotowuje się do ataku pod koniec stycznia albo na początku lutego przyszłego roku z kilku kierunków. Według niego taki atak najprawdopodobniej obejmowałby naloty powietrzne, ataki artyleryjskie i pancerne oraz ataki powietrzno-desantowe na wschodzie, desanty morskie w Odesie i Mariupolu oraz mniejsze wtargnięcie przez Białoruś. Konflikt zbrojny w Donbasie wybuchł po zwycięstwie prozachodniej rewolucji w Kijowie, która doprowadziła do obalenia na początku 2014 roku ówczesnego prorosyjskiego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowicza. Wiosną tamtego roku, wspierani przez Rosję rebelianci, proklamowali w Donbasie dwie samozwańcze Republiki Ludowe. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw człowieka szacuje, że w związku z konfliktem w Donbasie zginęło 132 13 tysięcy osób. Według Kijowa w wyniku konfliktu zginęło ok. 14 tysięcy ludzi.